Halo, czy to już czas? Telefon masz za blisko mikrofonu. O kurwa, jak? O, teraz lepiej. A. No dobra. A, No czekaj, bo ja mam zaczynamy. za blisko teraz ja. Okej, Nie, dobra. słuchajcie, w Żartuję. porządku. Teraz powinno być lepiej. Hej. No, dzień Okej, no. dobry. Witamy wszystkich. Trudniej jak będzie, nie? Prawda. Mówią do was Shizune i Dorek, jeżeli ktoś nie wie. Aczkolwiek myślę, że wszyscy wiedzą. Więc będzie to chyba pierwszy nasz oficjalny z PiwoSpotu organizowany turniej? Nie Chyba pamiętam, czy ogólnie coś tam pierwszy. wcześniej Chyba ogólnie pierwszy robiliśmy. na PiwoSpocie. Chyba że teamówkę Melty u Tay Fighters chcemy uznać za nasz turniej. Możliwe. Ale tak już oficjalnie, własnymi siłami coś tam dociupaliśmy. No, zobaczymy jak wyjdzie. Jeżeli będzie super, to będziemy się otwierać na międzynarodowe turnieje. Dorek versus Shizune. Każdy chce oglądać. Niestety A jesteśmy każdy za chce oglądać. słabi, aby jeszcze załapać się na takie turnieje. Mamy nadzieję, że jeszcze parę miesięcy nam dacie i będziemy lepsi. Wtedy będziemy mogli pokazać się na turnieju. No, ja słyszałem, że tutaj top 3 Polski gra w tym turnieju, trochę strach. Ogólnie zawodnicy są tutaj mocni bardzo, trzeba przyznać. Za śmietanka polskiej sceny Melty Blood, Actors Against Current Code. Ładnie. Możemy sobie szybko zerknąć, jak ma wyglądać bracket. Nie mamy overlaya do tego przygotowanego, ale ten się zda. Okej, a więc jest właśnie zawodników mamy 8, który nie ma się oczywiście zaczynać o 4, ale to jest czas turniejowy. Więc jak zwykle mamy trochę problem. Jeden z naszych zawodników jeszcze się nie stawił. Poczekamy na niego chwilę, zobaczyć, czy dojdzie do check-ina, czy nie. W razie czego będzie wtedy turniej w 7 osób. Planujemy na takiej zasadzie to rozplanować, że z każdej rundy wybierzemy sobie po jakimś jednym meczu do streamowania, albo najwyżej dwóch meczy. To jest to, co będzie się działo na streamie. A wszystkie inne mecze będą rozgrywane poza. Czy jest coś, co jeszcze chcemy nadmienić? Nie, myślę, że to wszystko. No. Więc tak mniej więcej będzie to wyglądało. W międzyczasie wciąż czekamy na zawodników. To Polska górą? Polska górą. Muszę teraz wymyślić, jak to zrobić. Żeby go zczekinować do niego, bo oczywiście nie mogę już, jako że czas na check-in minął. Naprawdę? Tak, ciekawe, czy mogę zmienić czas turnieju, tak o teraz. Byłoby to fajnie. Jak nie, to mamy trochę lekki przypał chyba. Dobra, mogę wejść. No to spoko. Cześć, Dobra, Hakman. oby nie wymagało check-inu na nowo. Niestety nie mamy tutaj setup tego Better Twitch TV. Tylko emotki standardowe. Check-in underway. To jest pytanie, czy... Jak to jest? Musisz check-inować inne osoby jeszcze? Czy nie? Właśnie nie widzę tej opcji, ale wydaje mi się, że powinienem, bo Gibbins robił tak, nie? Że czekał na ludzi trochę dłużej. Tak. No, u mnie na stronie jest, że turniej czwarta i jest napisane check-in underway now. Zobaczę jeszcze, jak nie, no to trudno, będzie sobie trzeba. O dobra, czekaj, chyba wiem, gdzie to będzie. Okej. Zobaczymy, jak to wygląda. O dobra, mam. Dobra. To ostatnia minuta, jeżeli go nie będzie, to strzekuję go po prostu i startujemy. Jeżeli się Gribo nie zjawi na czas, to po prostu jego mecze zostaną pominięte. Tak, to trzeba było też wymyślić, żeby nam braketu nie zepsuło. Super. Więc w pierwszej rundzie
każdej rundzie jeden zawodnik będzie miał brakujący mecz, ale będzie miał czas sobie odetchnąć. Coś. Okej, zrobiłem już check-in. Turniej oficjalnie... A, chwila. Rozpocznij turniej. Rozpocznij turniej. Okej. Okay. Turniej już zaczęły. Okay, mamy to. Turniej się oficjalnie wystartował. Mamy rundę pierwszą. W rundzie pierwszej Lightning Bolt versus Vit. Richerus 1707 versus Shoto 432. Necrophon versus Gribo, czyli ten mecz się nie odbędzie. I Beelzebub kontra King Glue. Richerus i Shoto na streamie. Idę tam kolegów pingnąć, jeżeli ich nie ma na streamie. Okej. Okay. Tak wygląda runda pierwsza. Czekamy w tym momencie na zawodników. Hej, widzę, że IP już się pojawiło. Zobaczymy, czy już możemy wejść do gry. Spectate. Coś się chyba dzieje. No, łączy, łączy. Próbuję przynajmniej. Wciąż próbuję, więc dalej czekam, aż zacznę. No właśnie, ja nadal próbuję też. No dobra, czego się spodziewasz po tym meczu? Co się tutaj wydarzy? Grałem na obu zawodników. Na Shoto więcej niż na Richerusa. Na Richerusa bardzo mało grałem, a słyszałem opinię ostatnimi czasami, że coraz lepiej sobie radzi w tą grę, że już zaczynają rozumieć. Z moich gier na Shoto odnoszę wrażenie, że jest jakieś tam zrozumienie gry. Jakby wie, co robi, nie do końca wie, dlaczego to robi i może niekoniecznie podejmuje odpowiednie decyzje we wszystkich sytuacjach, ale gra taki bardzo typowy strike throw. Dobry, porządny strike throw. Takie fundamenty. O, z... Gribo. O, jest Gribo, jest Gribo. O! O, to świetnie. Dobra, czyli pojawił nam się ostatni zawodnik, więc turniej odbędzie się bez żadnych niespodzianek. Czyli Gribo jednak będzie grał wszystkie swoje mecze. No jeżeli będzie chciał, czekamy tutaj. A tam, gadanie, już wymóweczki, turniej się nie zaczął, a już wymóweczki. Tak, widzę, że już co najmniej trzeci albo czwarty zawodnik powiedział, że no dawno nie grał, nic nie ugra i że będzie grał słabo. Więc jak każdy mówi to samo, to... A, bo ten Spectate bardzo nie chce... Weź się połącz przez Netplay, a nie przez Spectate. Ja się połączyłem przez Netplay normalnie. A, okej. Okay. Weź połączyłem przez Spectate i w ogóle mi gry nie włącza. No, ja się połączyłem po prostu przez Netplay i jest w porządku. Okej, okay, synkuję się. Dobra. To może trochę dalej, okej, oni tutaj nas czekali. To może trochę zająć, tak, ponieważ nie chciał nas połączyć Spectate, więc trochę czasu do synkowania chyba jest. Kafter robi kafterowe rzeczy. Dokładnie. Nie mam gry w Borderless, więc mogą być lekkie memy. Wydaje mi się, że będzie w porządku. To się da odpalić w Borderless? Chyba nie. No właśnie. Właśnie o to chodzi, że Borderless Gaming by się przydało użyć. Masz dwa monitory, więc myślę, że będzie w porządku. Mam nadzieję. Tylko chodzi o to, że jak chcę coś robić, na przykład przestawiać skora i tak dalej, to wtedy grę minimalizuje. O ja oczywiście. Oczywiście. Tak, oczywiście pełen profesjonalizm i tak dalej. Dobra, prawda, jeżeli jakby to ogarniemy sobie przed rundą drugą, jeżeli się wywali.
No, widzę, że Melty jednak jeszcze bardziej, jeszcze nie chce nam pozwolić zobaczyć meczu. Jeszcze any moment now. To nie będzie turniej Melty bez opóźnienia. I'm robbing and stealing. Czekaj, mam typo chyba w nagłówku. Tak, mam typo. Dzięki, Ban. Nie, tak jest. Napisałem Robin przez 2B, czyli kradnięcie. O, dobra, u mnie już się synkowało, jak u ciebie? U mnie dalej jest próba synkowania. Do okazji dzięki wszystkim, którzy weszli tutaj oglądać mecz. Dobra, u mnie jest już synkowane, możemy mówić zawodnikom. U mnie też? Dobra, to jak napiszę. Dobra. No, więc mam nadzieję, że wszyscy będą się dobrze bawili. Zobaczymy, jak sobie chłopcy klikają w gierkę. Będziemy mogli się trochę pośmiać, pokomentować i wszyscy będą się dobrze bawić. Okej. Okay. Zawodnicy chyba dostali już info, aby zaczynali grać, ale coś chyba się nie zbiera. Okej. Okay. Coś się rusza. Dobra, zaczyna się. Nawet strony dobrze mam ustawione. Richards po lewej, Shoto 4-3-2 po prawej stronie. Bo zastanawia się nad tym, jaki kolor wybrać. Dobra, jest, let's go. Classic home. Dobra, lecimy. Jest już pierwszy mix-up, wybór mapy. O, jest jednak klasyczny domek. Dobra. Nowa mapa. Tak, Final Destination, lecimy tutaj. Okej, tutaj od razu. 2 A na start, o! To było dobre. Spodziewał się tego skoku. Blue Fire. Na hicie, nieważne. Przyjmiemy to. I Blue Fire, i Mix Up, low. I to tyle. To było szybkie. Nie jestem pewien, czy Blue Fire z 5A jest w ogóle true. Wydaje mi się, że jest gap między tym, ale Richard chyba to nie wie. Myślę, że Richard tym bardziej nie wie. Tak. Ale dobra, mamy coś. I ci starasz się tutaj coś znaleźć, ale nie wiem. No, ładnie go złapał 2C z tego powietrza. O! Ładnie, okay. Nie atakuje, ale. Ale blokować też nie chce. O, dobry Blue Fire na lockdown. Był gwarantowany, ale. Znaczy był ten, guardbreak gwarantowany, tak, ale. Mógł być guardbreak, ale. Nie spodziewał się. Ładnie. Shotoshiki tutaj fajnie zagrał w sumie. Muszę przyznać. Ja ci powiem, że właśnie jak na niego gram, to wydaje mi się, że jego FA oko jest taką. Jego najmocniejszą postacią, bo on oczywiście połową castu gra. Może tę grę będę trzymał w okienku po prostu. Mhm. Dobra. Nie mam... Nie działało z Oberlejem. Jest. Nie mam Borderless Gaming. O, nie działa z Oberlejem. No trudno. No to może załatwimy ten. Po prostu między rundami. Jak będą nadal trwać, jeżeli nadal będzie trwać, jak skończymy. Mhm. No to może być szybka gra z tego, co widzimy, już jest 1-0. Tak, dokładnie. Na razie jest w miarę równo pod względem życia. O, to jakieś projectile. Wojna na projectile. Tam Orte i Dorito. Dużo rzeczy na ekranie. Okay, nie siadając nikogo, po prostu wymaszywuje się z cornera i umiera to Dorito. Mhm. I kolejna runda do Shotoshiki. Praktycznie gra inaczej niż parę dni temu, jak jeszcze grałem na niego. No, tak jak mówię, nie? Jego FAOko naprawdę jest całkiem porządno. No, widzę, że tutaj solidnie jest grane, szuka tych hitów faktycznie. Trzyma dobrze presję, nie pozwala wyjść zawodnikowi z cornera. No, Richard Richard przede wszystkim ma problem z konwertowaniem, bo on znajduje te wszystkie uderzenia, nie? Znajduje te hity już. Tymi 3 hitami tak naprawdę zabrał mu już większość życia. Gdyby taki każdy trehit był kombosem, to ta runda byłaby już tak naprawdę w kieszeni Richiego w tym momencie. No, Richie bardzo dużo hitów znajduje, ale nie podnosi z nich kombo. Ale wygląda na to, że chyba te wszystkie hity doradzą się i ma szansę wygrać. Kolejne 2C robi. O! Ładnie. Jump 2C. Mhm. A Shotoshiki bardzo ładnie stosuje te 2C, EKOKO, do łapania tych wszystkich złych skoków Richierusa. Roboki. O, i często zmaszował się po prostu z tego. Zero szacunku dla przeciwnika, dla Boga, dla nikogo. Dokładnie. Ej, co będzie? Mamy trefie, Blue Fire. Okay. Overhead. O, bez konwersji. O, raz, dwa. Ej.
Teraz może być ciężko. O! No, to nie jest prawdziwe DP. To nie jest prewersor prawdziwy. O, mamy combo od Richerusa, okej. Okay. Jakie dobra, oki? Co zrobi? O, Doritos, ale to nie jest prawdziwe oki. To nie jest prawdziwe oki. Po prostu Shoto wyskakuje i zabiera pierwszą rundę. Bardzo ładnie dla obu graczy. Obu zawodnikom gratulujemy. Tak. No, widzę, że już tutaj zawodnicy się wpisali też. Vid 2-0. Richerus, Shoto 2-0 również dla Shikiego. Ciekawie jak teraz inne gry idą. Może są bardziej wyrównane, więc będziemy musieli też chwilkę poczekać, aż zawodnicy dojdą do drugiej rundy. Bo niestety Melty Blood nie jest zbyt dobrą grą do wspierania takich formatów, bo nie możemy się szybko połączyć, aby zespektatować, co się dzieje na końcu innej rundy. Niestety. Problemy z kasterem. Dobra, bo Necrophon i Gribo mają problemy techniczne, to możesz ogarnąć ten Borderless w tym momencie. No to nie byłby to turniej bez żadnych problemów technicznych. Oczywiście. Więc musimy jeszcze chwilkę dać obu zawodnikom. W międzyczasie możecie zobaczyć ładne graficzki stworzone przez Shizune, które zepsułem dodając na szybko tekst w OBS-ie. Aby było coś ty narobił, ja tego nie widzę, bo nie ma trima odpalonego. Nie, napisałem po prostu na tej grafice z Hime i Ryogi, że PlaySpot Oliwa i kto komentuje. A, dobra, to spoko. No, bo strasznie tam pusto byłoby z tego. Właśnie chciałem zrobić tą wcześniejszą grafikę wrzucić, którą mamy na ogłoszeniu z turniejem. Czy tam jest napisane, czy turniej, bla bla bla, i tak dalej. Ale nie mogłem jej znaleźć, bo chyba ją znam po prostu. Przypex. Po prostu odtworzyłem na nowo, ale mi się nawet nie chciało napisów dodawać. Gdzie dopisek na Dutch Block Presents? No gdzie? Proszę Wiciu, bez żadnych takich tutaj starych ran odkopywania PTSD i w ogóle. Okej, mamy tutaj już wyniki meczu Necrophona z Gribo, 2-0 dla Necrophona. O! Nie zreportowali, więc piszę za nich. Dobra. To będziemy mogli już przejść do drugiej rundy naszego turnieju. Okej. Pierwszy poważny turniej Melty w Polsce. No. Pierwszy poważny w sumie można powiedzieć. Ale co to za turniej Melty w Polsce bez Shizune Dorek? Dobra, więc kogo będziemy spektatować w drugiej rundzie? Vid versus Richerus oczywiście. Dobra. To może być ciekawe. Richerus mi mówił, że on pewnie nic w tym turnieju nie ugra, bo nie grał i tak dalej, bla bla bla. Ale Vid na Richerusa wygrywał parę gier. Znaczy generalnie z tego, co oni mi mówili, to mają całkiem wyrównane mecze między sobą. No, to jest właśnie zaskakujące, bo Vid jest tutaj jednym z lepszych graczy w tym turnieju. Myślę, że ten switch na F-Waki trochę troll z jego strony. CL mogłoby mu pójść lepiej, tak. Wydaje mi się, że Vid właśnie chodzi o to, że po prostu Richerus jest bardziej ograny na jego CL. Może właśnie to jest powód, dla którego idzie mu tam nieźle na niego. Można się już do nich może łączyć. Ja niczym na Bolta grałem. Dobra, zobaczymy. Czym na Bolta grałem? Zawodników tam się połączy. Dobra, jesteśmy. Teraz pytanie, czy Borderlesska mi nie działa. CL! O, CL jednak. Dobra, u mnie już chyba spinkowało? Nie wiem. U mnie jeszcze nie, ale i tak muszę. Borderless. I czy. O, działa! Dobra.
Nie, nie działa jednak. Zajebiście. Trudno, to jedziemy full screen i liczymy, że nic się nie wypierdoli. Okej, dobra, działa. Mamy borderless, mogę już tutaj wszystkim zarządzać. Okay. Overlay nie jest zepsuty? Overlay działa. Dobra, super. Teraz po lewej stronie Richards, po prawej stronie P. Nie wiem, czy z podkreśnikiem, czy bez. Jak jest na stronce. Jest z podkreśnikiem na stronce. Podkreśnikiem. Dobra, niech będzie. Jakby nie chciał, jakby chciał podkreśnika, to by pisał bez. Dobra. Oj, to można na stronie zmienić, pamiętajcie. Oczywiście. Dobra, więc zawodnicy mogą już startować, bo u mnie też jest przygotowane. Daję im znać. No i teraz jest tak zwane bailando. Ja tutaj sobie wszystko mogę ładnie i... Normalnie profesjonalny stream jest. O, nie, dobra, kolejny Classic Home Evening Party. Tak. Jesteśmy fakfestem teraz. Tą mapę będziemy widzieć dużo tutaj na turnieju. Ja wiem, że Nekrofon jej bardzo nie lubi, więc w jego meczach możemy jej nie widzieć. Mhm, ale za to Nekrofon lubi mapę, która jest zbanowana. To prawda. Okej, mamy Dorito jakieś. A właśnie, no tak, to jest ten problem w tym meczapie. Tak, to jest ten problem. Jak Len trzyma lustro i po prostu zrobi X-Garda, to CL dostaje damage przez to lustro. Follow-up do 5C. 5C rzuca projectal i to jest normalnie traktowane jako projectal, więc odbija się od lustra. Tak, Bill właśnie narzekał na ten mecz. Ale widzimy ładnie tutaj... Richard bardzo ładnie grał wokół tego lustra. Trzymał się blisko, skakał jakoś tak dookoła niego, próbował coś złapać. Mhm. O, właśnie plus klatki... Widzimy... Nie follow-upował za tymi plus klatkami, ale to nic. Uuu, dobrze fajnisz. I znowu coś na full screenie. Oj, no niestety, nie wolno wciskać. Okej. O, breakował trolla Richardów. No. O nie! Lustro! Mógł zabić. Mógł zabić. Niestety. Ale ładnie było wyrównanie w tej rundzie. Tylko tak? Ta okazja na końcu była zmarnowana. Ale złapał, ej, ale ładnie tego retrowa złapał. Ładnie, no. Wow, okej, overhead? Nie wiem, co się stało, chyba nie blokował po prostu. No mamy combo, nie ma Doritosa, który by pokrył 5 takie będzie oki. O, dobra, złapał tym defekiem. Na oki zdjemy defeka na wake up. Bijemy fejkowego defeka. No proste, ale to już damage Messier z tego. Fejkowego defeka, pragnę to podkreślić. Tak, no i... Wit podbiegł, zrobił miti, który został zablokowany i idzie do niego pierwsza runda. No, jest round robin. Tam dwa. Jezu, dużo. O, co się zadziało? Nie mam pojęcia. I teraz bardzo ładnie złapał tamtym airthrowem, ale 3C poszło w drugą stronę z jakiegoś powodu. Oh. Just melty things. Things you hate to see that. Nie poszanował tego. J26A. O! TK DP. Będzie jedno input na DP, to nie jest DP. Tak. Wid już szybciej w tej rundzie, widać, że zaadaptował, ale znowu ładny airthrow. Ale trzeci raz pod rąk. Overhead. Mamy taki początek. Mamy okay. Combo. Jakie oki, nie lustro. No jakaś próba left righta chyba. Ja widzę, że Richie to dużo robi, ale Richie chyba nie wie, że... Jest crossup protection tutaj, więc to kompletnie nie jest miksa, wystarczy blokować. Aczkolwiek wydaje mi się, że ona ma w tego kółki. Może zrobić, ale musi specjalnie. Wake up throw zadziałał. O, wake up throw. We take plus jeden. Okej, Richard jest bardzo blisko zabrania tej rundy. O, jeden hit jeszcze. Projectile. Lustro? O. Nie, próbował lustro użyć. No to zrobimy. Jay B robi robotę i nie zablokował Miki. Czy to będzie śmierć? Nie, ale jedno trafienie zabije. Czerwony zblokuj. O, hit. O, hit od razu. Ciekawe, wybór. I śmierć. I został counter hitowany. Więc to jest 2-0 dla Vita. Drugi mecz w ogóle Richiego na streamie już. Kontroler zepsuty plus mi młodszy blenny, plus lag, plus oko. Już się tutaj memy działają? Tak. Kontroler zepsuty plus mój młodszy brat grał plus lag plus alko. No, ciężko się nie zgodzić z takimi rzeczami.
Plusa oko szczególnie. Plusa oko, no. Wydaje mi się, że jak Aoko jest grana, to niestety BGs. Na 2-0 Shoto wygrał Necrofon, okej. Okay. To nie był... Panzer mówił rozumiem. Wtedy na tego breaka od Richiego. To nie był break, tylko wake up throw for sure. Jest możliwe. To jest całkiem możliwe. Okej, okay. Czekamy jeszcze, aż dwóch zawodników dokończy swoje mecze. Zostało nam... Okej, okay, Necrofon, Shoto. Na Necrofon, Shoto mamy jeszcze Kinglu, Lightning Bolt. Kinglu, Lightning Bolt. O, mamy, koniec. Jest. Zaskakująco długo, trwało to zaskakująco długo, jak na mecz z Cero. Tak. Tutaj Kinglu jest jednym również z lepszych naszych zawodników. I jest to osoba, która gra Cero, taka postać, uczciwy Min Michael, która jest plus 27 na większości swoich rzeczy, w sensie jak zdetonuje orba. Więc zobaczymy, jak sobie radzą zawodnicy z tym czapem. Oj, widzę, że Lightning Bolt zabiera. To jest! To jest! Upset, upset! Lightning Bolt wygrał! To jeden! To może powinien być mecz, który byśmy spektowali. Lightning Bolt wygrał z Kinglu. Bez kitu. Muszę przyznać, że spodziewałem się tego. Znaczy, ja grałem dużo na Lightning Bolt, ale ma naprawdę taką niezłą całe oko. Ma presję, ma problem z presją, ale neutral grał bardzo, taki typowy całe oko neutral, nic się nie da. Tak, muszę przyznać, Lightning Bolt dobrze gra to Maoko. Kingluman napisał, nie gram w tą grę. Ciężko się nie zgodzić. Okej. Okay. Okay, możemy też przechodzić już do trzeciej rundy naszego turnieju. Muszę przyznać, idzie to znacznie szybciej niż sądziłem. Wszystko idzie sprawnie, zawodnicy są ogarnięci. To prawda. Fajnie widzieć takie rzeczy. Duże propsy dla zawodników za bycie ogarniętymi. Okej, okay, więc jaki jest kolejny mecz? Bibab napisał, też bym wygrał, jakbym się nie zetrał. Ciężko się nie zgodzić. O, kolejny mecz to jest Necrofon kontra Weed, podkreśnik, bez podkreśnika. Bez podkreśnika. Więc zobaczymy, co się będzie działo w tej rundzie. No pamiętajcie, że pamiętajmy, że ich ostatnie T10 skończyło się wygraną Vita. Są zawodnicy, którzy mają trochę grać wokół siebie, więc zobaczymy, jak będzie przebiegał ich mecz. Okej, próbuję się połączyć, zobaczymy, czy... Miejmy nadzieję, że są połączeni. Timeout, zaczyna się dobrze. O, zaczyna się timeoutem. A tak, bo Necrofon spróbował zakostować, a Necrofon nie może kostować chyba. Nie, może, zadziałało mi. O, dobra. U mnie również. Może caster się wysypał, bo za dużo ludzi chodzi w tym momencie. Jest możliwość. Widzimy tutaj dobre połączenie, jeden delay, 5 rollbacku. Więc może być ciekawie. A ponoć są tutaj na kablu już. Ponoć są na kablu, no. Aczkolwiek słyszałem, że tam u Necrofona trochę wieje pod ziemią na ten kabel. Dobra, u mnie się stinkowało. Ja mam lekki problem z Borderless Gaming, co? Multi turniej. Tak, multi turniej, mam wszystko pod kontrolą oprócz wszystkiego. W ogóle dobrze, że ty streamujesz, bo zapomniałem, że u mnie jest ten... mam zamieniony kolorek Necrofona na inną Ryogi. O, dobrze, działa. U mnie jest również sync, więc możemy zaczynali grać. Runes Gaming Shift Software, nie wspierajcie. To jest jedyne, co miałem pod ręką na szybko. Dobra, zaczynamy. Necrofon wybiera bardzo ciężką postać, Karyogi, bardzo słabą również. Beat trzyma się swojej CL. Jezu, jaka ona jest słaba, nie? Okej, Bunker, Necrofon. Drodzy Bunker, wspieram. Presja. O, ale... O, co się stało? Chyba miss input. Ta presja Ryogi nie powinna być taka krótka. Zdecydowanie nie. Nie wiem, czegoś się przestraszył, może jakieś PTSD? Może była jakaś... O, ale drobny combo.
O, ale okay. Złapał, teraz czy będzie burst? Nie, nie ma. Miałeś bursta! Bam się okay. O, ale jest nóż. Tak. Get me every time. Ja też się nabieram, nie martw się bić. Kiedy Ryogi okay. Ma nóż, trzeba bardzo uważać. Tak, polecam czekać, aż go dropnie i potem próbować. O, o jest! Jest w końcu sposób na Demon Flipa znaleziony. Ciężko za to zapłaci. Tylko on ładnie combo, ale hit od razu na wake upie, niespaniszowany. I aj, wygrywa rundę. Things you hate to see that. Widz strasznie duży risk podniósł, a nie został to ukarany i wygrał. Dobrze. Ale zaczynamy od razu hit combo, ładnie. Też bym się nie spodziewał. Damage. Pamiętaj jeszcze kombiczko. Widz w ogóle nie dropi tych combo. No nie są jakieś super ciężkie, ale sam fakt, że ich bardzo pamięta. No, Widz to już tak 50 lat około ma to. Mu ciężko czasami z pamięcią może być. O, ale wake up throw! Wake a, up to nie jest niestety low profile. Jesteśmy w Polsce, to się nie blokuje. Jesteśmy w Polsce, czy nie pierdoli. Okej. Okay. Jakaś próba resetu była z tym wavekickiem, ale nie, trochę nie wyszła. Ważna. O, nie daje się nabierać na memes fake, yes, to jest, dobrze. Jest. Okay, trade i... O, ładnie. No, upset się nam szykuje. No, Wit muszę przyznać, ładnie tutaj. Udział w tej rundzie, więc już jest 1-0 dla Wita. Aku dobrze tutaj wspomniał, emeryt i gra dla emerytów. Więc widać, to prawda. To może jakieś dla Wita super turbo by się przydało, czy coś w tym stylu. Wit to pewnie pamięta jeszcze, jak grał Ciel w okopach. A, kiedyś jak na froncie byliśmy z kolegami, odpaliliśmy Melty Blood na naszych saperkach. Dobra, ale mamy tu presję od Ryogi. Będzie combo, które nie bije kompletnie damage'a. O Jezu, co jest? O. Niepotrzebnie Necrophon wydał pasek na to combo, ale wydaje mi się, że była to próba robienia block stringa, który przypadkiem... Znaczy, chyba by nie miał, on by nie miał oki bez tego, jakby nie wydał. Nie, miałby. No ten sam Ender. Tego? Z Loa? Z Drekki? Mi się wydaje, że jest techowalny. Ale... Chodzi o to, że może po prostu zrobić 2-2A bez 2-2C. Nie musi wydawać 2-2C, aby zrobić pick-up. Na pewno, bo tak. To jest po redce, nie? Tak, 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 może. A nie, czekaj, po redce? No, on zrobił rekkę, nie? A, i dobra. I widzę, trafić tym lowem z rekki. A, dobrze. To w takim razie jestem słaby w tym grę. Ale to żadna nowość. Ale to hej, dlatego nie grasz. Dlatego nie gram, dokładnie. Ale jest kroca. Get me every time, nie martw się, też się nabieram. To jest jeden z ruchów w tej grze, który jest true cross-upem. Jest strasznie mocny, strasznie tak, trzeba na to uważać i reagować dobrze. Trzeba blokować faktycznie w drugą stronę, co nie jest codziennością w tej grze. Ale mamy okay, overhead wait, ładnie, była próba wyskoku. Okej. Okay. O! Czemu ludzie nie blokują po tym? Okay, jest Polska, gdzie nie blokuje, ale mam bunker. Teraz Necrophon bierze gaming. Swoją turę w cornerze, więc teraz Wit musi stać się blokować nie, cały nie. Czas, ale nie da się. Cisnął w najgorszym możliwym momencie. Tak. Porzucie nożem. O, jest! Ładnie tutaj z wiedział. Po prostu wiedział. Muszę przyznać, ładnie zaadoptował teraz Necrophon w tej rundzie. Prawda. No, tak jak mówiłem, no, koledzy grają. O, Demon Flip! Klasyk! O, ale dodge! Uff. To było niebezpieczne. No, to było niebezpiecznie przez chwilę. O, drop combo. Pierwszy. Aj, nie było podniesione niestety. I o, with 3C, Necrophon tak. Gaming. Teraz Ryogi jest na plusie cały czas. Oprócz tej ręki powinien użyć noża po prostu. Właśnie. Właśnie. I mamy Wit, który próbował niestety wymaszować się z presji. To jest strasznie ciężka presja, więc zapłacił za to śmiercią. Mamy ładny mecz, 1-1. Necrophon no. Beat. Zobaczymy kto. Ja gram na Necro, to dosłownie nigdy nie wciskam, jeżeli mam już nigdy. Po prostu czekam aż go tak, najpierw tak, tak. Strasznie ciężko. Ale tej pokazuje Ciel, że JB bardzo mocny guzik. O! O, jest! Nietrafiony bunker. Tak. A nam pokazuje Necrophon, że bardzo słaby bunker. No, to jest akurat prawda, ta postać ma słaby bunker, może być łatwo low profilowany i wiedziałeś, że jak ten... dwa troły pod rząd. Ładnie. Zero strachu. Wiedziałeś, że jak Fatsuki Age robi tego command graba, co zaszuje do przodu, to ten dash low profiluje bunkera Ryogi?
Tak, wiedziałem o tym. To jest niesamowite całkiem. Ej, a mam tutaj zoming od tego. Okay. I widnie, w złym momencie dasz. I save jump, który nie ma dużego znaczenia, patrząc na to, że CL ma save na bloku reversal, no ale... Mhm. Ale Wid go nie używa, Wid spokojnie blokuje. Ale dziękuję. Żadnych X-gardów nie ma. Właśnie. Przydałyby się jakieś X-gardy, przydałyby się jakieś... O! O, combo z potęca i niestety. To jest właśnie problem. Ryoki trzyma cię w kornerze i jeżeli nie eksgardujesz, to umierasz. Ale za późno. Tak. Wid teraz spokojniej trzymał blok, ale widać, że to też nie jest zbyt dobry pomysł na tą postać. To jest dobry pomysł, ale za brakło eksgardów po prostu. Właśnie, trzeba i eks... O, mam Lixa! Nie był prawdziwy. O, combo z potęca, let's go. Jest. Drugi look. I czy zakończy combo? Ładnie bardzo. 4-7 KD Major i jest bait! No nie! Co się tutaj dzieje? Oj, spaghetti! Okej, ale spokojnie teraz. Okej, overhead, save jump. I wciśnie, jak wcisnął. Nie powinien, no ale przynajmniej skoka, nie jakiś guzik. Ładny rabbit. Okej, to jest. O, nekrofon na wake-upie poszedł do przodu, przez co zgrysopował CL. Po prostu poszedł do przodu. Tak, ojej. Trzeba uważać. Wid już bardzo mały guard bar. Jeszcze jeden hit jakikolwiek. Okay. Tylko i przeskoczył nad nożem. A jeden mikrofon. Bardzo ładna runda. Bardzo ładny bardzo mecz. Bardzo wakenfor, bardzo wyrównany mecz, no. Muszę przyznać. Strasznie dobrze zagrali zawodnicy. Takie mecze powinny być tutaj. Więc. No, na to liczyliśmy. I na to liczyłem, dając to na streama i nie zawiedli mnie. Dokładnie. Bardzo ładnie tutaj obydwoje zawodników. Wid pragnie nam przypomnieć, że nawet nie gra w tą grę. Mamy wszystkie wyniki. Shoto Bielzeba 2-1 za Shoto. Richerus Lightning Ball 2-1 dla Richerusa, więc Richerus oficjalnie jest lepszy od Kleja na ten moment. I Kleju na Gribo 2-0. Okej. Okay. Tak wyglądają. Zerknijmy jeszcze. Czekaj, musisz chyba mecz najpierw zatwierdzić. O, dobrze. Zerknijmy, jak wygląda na razie tabela. Dobra, tabela jeszcze nie jest zaktualizowana. Zobaczymy, czy... U mnie już jest, dobra. Więc Nekrofon jest na czele. Nekrofon 3-0. Potem jest Wid i Kleju. I co mnie trochę zaskakuje, Shoto znajduje się również na czwartym miejscu z tym samym wynikiem, co Wid, Kinglu i Shoto, więc w sumie trzech z nich jest na drugim miejscu. Bardzo ładnie. No, zacięta walka o drugie miejsce. No. Tymczasem mamy rundę czwartą i na streamie... Nie pamiętam, co było, sprawdzam. Dobra, zobaczymy, co za mecz będzie teraz streamowane. W rundzie czwartej na streamie... Wid Bielzebub chyba nie. A nie, tak, Wid Bielzebub. Wid z Belzebubem. Belzebub gra tutaj postacią, która jest dosyć niecodzienna, bo gra Fko Haku. Zazwyczaj jedyne co się widuje to C. Ale Fko Haku ma trochę unikalnych rzeczy. Ma coś w stylu... Ma pary i projectile. Oraz pary. Tak, ma projectile, którymi dobrze może zonować. Okej, okay, widzę, że... Kleju wysyła IP do złej osoby. Więc czekamy teraz, aż zawodnicy zejdą w swoich meczach i będziemy mogli ich spektatować. O, rewersali. Nie no, bardzo ładnie. Bardzo ładna runda była zagrana przy dwóch graczy. Ale zrozumiało jest to, że ktoś może się posolić po przegranej, szczególnie jak mecz był taki bliski. To prawda, był bliski. No to obydwoje praktycznie byli już na jedno combo. Albo obydwaj, jak się chyba mówi poprawnie. Nekrofon jak King. Obaj? Obama. Obama? Obama po prostu. Zadowane włóczyki i proste. Tej chyba ktoś próbuje napisać.
Jakby co, to zażądam Lerona turnieja, bo się rozsypałem. No, można zrobić później jakieś dogrywki, coś, jakiś turniej za niedługo kolejny. No ja muszę przyznać, że ten turniej idzie nam całkiem gładko, więc na razie jak najbardziej jestem nastawiony na kolejny. Muszę przyznać, nie spodziewałem się, że będzie szło tak dobrze. Okej, a gdzie jest tutaj IP zapostowane? Próbuję się do nich połączyć, ale... Okay, salty tak, runbacks. Tam Vito zapostował, zabili chyba bałek IP. Staram się łączyć, o, i jestem. Dobrze. Czekamy teraz, się mecze graczy zsynkują. I... O, nawet Borderless Gaming zaczęło mi działać samo z siebie, jest niesamowicie. Dobrze, więc po lewej stronie mamy zawodnika Elzebub, nie da się nikt skopiować stąd. Pifuj. Pisuję właśnie ręcznie i po prawej stronie znajduje się Vit, który wciąż gra swoją CCL. Vit niedawno uczył się grać w Yakihom, ale wygląda na to, że jeszcze nie czuje się komfortowo grając tą postacią. U mnie również jest synk, więc zawodnicy mogą już startować. Vit narzeka, że ręce go bolą od grania w Yakihom. No niestety jest już taki wiek, w którym często nie domaga coś. Ale dobrze, mamy tu zawodników. Runda zaczyna się oczywiście od guzików kochaku, które są bardzo duże. Tak, no nieważne na jakim munie grasz kochaku, tak. Możesz być pewien, że zawsze będziesz miał dobry neutral. Dokładnie. Na każdym munie... Nawet jeżeli postać nie jest całościowo dobra, to po prostu neutral ma zawsze dobry. Dokładnie. Tak, ale nie jest złapany. Na takiej wysokości może nie miał pani szans, aczkolwiek wydaje mi się, że powinien być. I co, całkiem nie zablokował, nikt nie blokuje tego. Nikt nie blokuje, to jest na plusie, nie można w tym wciskać. O, i mamy empty dive kick od razu w lowa. Wydaje mi się, że nie jest na plusie, ale jest bardzo mało minus, nie można tego challenge'ować za bardzo. No. Wiecie, jakby było typo, taki typowy confirm full screen zoningu 3000. I jakie oki, dobra? Jest ja po prostu Miki. Bardzo spokojnie gra, podoba mi się to. To prawda. Po prostu i tylko ładnie... Ładnie RF. Niestety bez combo. Okej, to jest bardzo typowe zagranie Wielki Baba i nawet ja mam z tym czasem problemy właśnie. To chargowane 2C. Dobrze wyczytał tej próbę Fery, jaki to, że będzie wciskał po wake-upie. Coś się stało, w drugą stronę poleciał. Proleciał projectile. Melty moment. Tak, bo zapował go. No. Strasznie. Jednak Mołotow. Został przyjęty. Ważna próba. Fery. Tak. Elzebub właśnie znany jest z tego, że tą postacią bardzo, bardzo fiszuje po te fery. Często no, opcja, prawda. Którą on tak rzuca sobie, bo jest śmiesznie, ale często kończy się to jego śmiercią. Chłop żyje dla highlightów. Okej. Tutaj po prostu presja, z której mi cieka Vit, ale nie na długo. Okej, 5-4. Bez konfirmu. Tutaj mógł być konfirm. Okej. Takie oki. Spokojnie po prostu do wektajle. Spoko. O, i bardzo ładny entire 5C ze strony Vita. Ale 5C to jest tak dobry guzik. Jest dobry. Okej, więc mamy pierwszą rundę dla Vita. Zobaczymy, czy to będzie to 2-0, czy Belzebub tutaj zaszkodzi trochę Vitowi. Muszę przyznać, że równany był mecz. O, od razu 5 sekund. O, confirm, ładny. Oj, dobra. To jest ten. Skrąca komentatora. Jakby to tak. Moja wina z obrotu. Okej, jakie będzie oki? Była próba empty low, ale niestety po prostu... jest te pery. Mamy pery i mamy combo. To ładnie. Ile ty miał robić damage'a? To był air counter hit, więc bardzo dużo. Ale
Była odważna próba, Fles. Tak. Aczkolwiek przypominam, że jesteśmy w Polsce, więc... O, jest. Mogłoby zadziałać. Okej. Okay. U, poszedł po. Okay. Że, u, tam mógł być Erdo, bardzo groźny. Ładnie, projectile. Tak, to jest gra, to jest mecz, w którym możemy się spodziewać trochę walczenia na projectile. Mhm. Teraz ładnie już odpowiada rukołem i na starcie rundy. I o! Dobrze przeszedł tą próbę Froła. Panisz. Będzie? O, rzuca swoim projectile. Tak, trzeba cierpliwie grać na CR. To nie jest reversal, niestety. Co będziemy mieli potem? Ale on znajduje te dzięki. O, była próba Wake Up Crow, ale trochę Melty, tak, ale niestety za późno próba spaniszowania. I Johnny wykonał swoją robotę. Johnny wykonał swoją robotę, więc jednak jest równo. Mamy 1-1. Znowu zaczynamy retrołem. Amerykański opening w Polsce? Polski specjał. Polski specjal, dokładnie. Widzimy dużo zaunowania się nawzajem, ale pewnie mam strasznie agresywnie z tymi Erdaszami i płaci za to. Trochę tak bez pomyślunku te guziki w powietrzu. Ale ten znalazł. Mhm. O, ile ten Erd robi damage? To jest. Dużo. To jest Erdmund, robi. O, a jest dobry reversal, zablokowany po prostu. Co potem robi? O, Beat poszedł po Reed, ale niestety... O nie, nie trafiony, to jest zły przycisk! Za mało range'a, zabrakło, ale jest initiate hit, więc... Jesteśmy... No, poli... O, crossa! Nie musi się niczym martwić takim lifelem. Nawet jeżeli Beat go trafi. Ale Beat chyba teraz, bardzo chce tą rundę. Okej, teraz już mógł się martwić i zmartwił się i wygrał. Beat powinien się tam postarać znaleźć hita albo... Chociaż bardzo chciał przytrzymać z momentem, który miał. Widzimy, że obydwoje się... Okej, mamy trochę tutaj trochę spokojnego grania w neutralu. Tam Beat tak naprawdę wchodzi po prostu w corner, po prostu. Tak, powoli wchodził do cornera. Beat bardzo stara się chyba znaleźć counter hity. Cały czas idzie do tyłu, ale oddaje tym dużo pozycji. O! No, ale znalazł cross-up JB. Tak, jaka będzie odpowiedź Kopaku? Oj, Vid tutaj trochę poza range'em starał się znaleźć ten przycisk, ale widać, że mamy kolejny. Mamy drop, gdzie ich nie dosięgło. Jest banisz na to fery, bardzo ładnie. I to, to jest problem. 4000 z combo, które skoczyło wcześniej. Za to, że fery zostały źle rzucone. No, to też ładny confidence kick tutaj, to z tego co wiem, bardzo boli to combo. Tak, combo bije bardzo dużo. Trochę scramble hitów, mołotowy rzucane, które nie są paniszowane. Okay. Znaczy nie są paniszowane przez Vita. Ciężko jest paniszować. Co? Nie wiedziałem, że to tak działa. Ja fullscreen Perry projectile'a. Nie po prostu iduje, ale ładnie spacebaitował. Zapłaci za to. Vit może w tym matchupie po prostu robić swoje 2-1-4 maximum spider, aby te mołotowy łapać. Tak, bo chyba tak. Chyba za bardzo wziął do testa. Mamy ładnie do crossa. Dobra, będzie strzał, bo ja chcę zamówić. Cię. No i tak się kończy ten mecz. Vid sobie chyba trochę za bardzo wziął do serca poprzednią radę, że za... Niestety tutaj... Ja pierdolę, ale kto wymyślił pary na projectile full screen? Kto wymyślił? Kamone wymyślił! Kamone, twórca naszej ukochanej gry, wymyślił, że będzie pary full screen na projectile. Czy było 2-1? Chyba 2-1, nie? 2-1, tak. Vid tutaj napisał słusznie na czacie jebać Kamone. Myślę, że chyba każdy może się z tym zgodzić. Oj, bardzo dobrze powiedział. Dobrze powiedział. Mam też 13 widzów na streamie. To jest całkiem fajna liczba na nieznany turniej w gierkę, w którą nikt nie gra w Polsce. Więc jestem całkiem pod wrażeniem. Okej. Okay. Więc tak wygląda. Okej, teraz mamy
rundę piątą. W rundzie pierwszej mamy dwa mecze po kolei streamowane, więc jedna para będzie musiała czekać, aż pierwsza skończy. Mhm. Ciekawe, czy zawodnicy podołają takiemu zadaniu poczekania trochę. No, bez kitu. Na razie, dobrze, nie zawiedźcie mnie. Właśnie chodzi o to, że nie gra aż tak dużo osób jak inne gierki. Ale jednak jest scena i staramy się, aby ta scena była większa. O, coś się tutaj na streamie wysypało, ale to nic. Więc, ale i tak jestem pod wrażeniem, że 8 osób, wszyscy przyszli, ładnie grają, się zachowują dobrze, ogarniają wszyscy, kiedy kto ma swój mecz. Muszę przyznać, bardzo ładnie to idzie. Okej, okay, a teraz jaki mecz będziemy mieli na streamie? W pierwszej rundzie Gribo vs. Shoto, potem Witz Kinglu. Dobra, widzimy tutaj już IP zawodników. To u mnie mamy top 3.pl gracza i nie ma go na streamie. No, ojej. O kogo tutaj chodzi? No oczywiście, to przecież Nekrofon. Top 1, top 3 Ryugi w Europie. Top 1 Ryugi w Polsce i top 3 gracz w Polsce. Ale przecież jest na streamie. Chodzi o to, że go nie ma teraz albo cały czas. Dobra, nie wiem, czy się połączyli koledzy, spróbuję się połączyć. No, oj, widzę, że tutaj mnie troluje trochę Discord. Cały czas. No, wydaje mi się, że powinniśmy streamować po prostu 7 meczy Nekrofon. Albo powinniśmy po prostu streamować Nekrofon Beat FT10, każdy chce oglądać. Meskitu, kiedy? O, dobra, jest, ja się, udało mi się. Dobrze, że nie pokazywałem, jak się włączyliśmy na streamie, bo ten nick chyba tak nie za bardzo. Czekaj, jaki nick? Możesz sobie w kasztetze zobaczyć. Nie widziałem, czekaj. Oj. Nie, takich rzeczy nie możemy pokazywać na streamie. No i nie zostało pokazane, wszystko spoko. A więc po lewej stronie mamy... U mnie jest synkowana. Shoto oraz Gribo. I u mnie również jest syn, więc możemy zaczynać już. Pierwszy mecz streamowany z naszej rundy piątej. Będą w tym w tej rundzie streamowane dwa mecze. Shoto dalej trzyma się swojej nazwy i gra faktycznie Shoto. Gribo, zastanawiam się, czy czym gra Gribo, bo nie pamiętam. Gribo też ponoć grała oko. O, Arclane? A to jest Shoto chyba pick. Tak, to jest Shoto. Nie, Shoto jest z lewej strony, bo hostował grę. Nie. Shoto gra Arclane. Shoto gra Arclane? Muszę się upewnić. Rzeczywiście. A więc jednak mamy mix-up. Tu Shoto jest z prawej strony i gra Arclane. Możemy sobie patrzeć na Małpa Gaming. Tak. Nie, Arcoid nie to jest... tej postaci. Sam widok tej postaci na ekranie sprawia, że jestem wściekły. Arcoid ulubiona postać tutaj. Oczywiście wszystkich z Pivospotu. Wciska sobie... Oj, mamy super, ale nie da się go paniszować tak naprawdę. Więc... Da się! Ale nie na tym poziomie. Ulubiona zaraz po Eichruk. Eichruk to jest top 1 ulubionych postaci na Pivospocie. Nie, jeśli jakiś tatuki, ale to ten mikrofon i staty wykonuje. Dobrze, mamy tutaj... Projectile, orb, tutaj orby Zoning stawia po prostu orby, no, bardzo mądrze, ale... stawia cię niżej trochę. Po prostu stać za nimi. Jest to bardzo dobra opcja na granie na Arcade. I widzę, tak, że tak. Gribo... Arcade chyba po prostu na ciebie wbiec i wcisnąć JP, tak. Albo 5A6 AA. Na tym munie. Mhm. Widzę, tak, że Gribo bardzo dobrze kontroluje tutaj mecz. Mhm. Stawianie orbów bardzo jej... przeszkadza w obu tych opcjach.
Kiedy spróbują cię znaleźć? Oj, Gribo to jest. O, chyba problem albo desync, albo problem z kontrolerem, nie jestem pewien, który z tych. O, chyba zawodnik z... Albo z połączeniem. Chyba z połączeniem jest problem, bo widzę, że... Może być z kontrolerem, bo Gribo wcześniej właśnie jak grał z Necroforem narzekał, że jakieś problemy ze sterownikami. O, i Orby robią swoje. Bez konfirmu niestety. O, ten cross-up trafił, ale to już zablokował Gribo tutaj. Aj, niestety, jak stoisz na tym orbie, to Arkwake może po prostu wbiec. Ale Ark zagrała neutral, podbiegłeś się na 5A. Właśnie to jest... na ten matchup orby nie są aż tak dobre, jak są 5, na przykład 5, na C-Ark. Strasznie mocne jest 5A tak. Ark. Ponieważ Ark po prostu ma taki duży hitbox, że clearuje te orby jednocześnie wbiegając na ciebie i robiąc presję. O, ale brak panisza tutaj. Chyba to akurat może nie być paniszowalne. Nie, wystarczy, jak zablokujesz pierwszy hit, idziesz do przodu trochę. Aha, okej. Okay. O! Ale ocalił go ten orb. Orb ocalił, ale bez konfirmu tutaj. Ale zabrakło konfirmu. Okej, okay, stoi przy orbach. Tak? Stoi przy orbach, rzuca te piki. Mamy Oak Gaming okay. Tutaj, ale Gribo, dobra, Gribo jednak złapał lifepick. O, ładnie. Bardzo dobry tutaj zone ze strony Gribo. Gribo zabiera pierwszy mundo. Aj, mamy od razu charakter. I mamy charakter select. Czym teraz? O tak. Decydują się na Oko Mirror. Dobra, więc zobaczymy tutaj dużo rzucania projectile i stawiania orbu. Będzie bardzo dużo kulek. Gribo stwierdził, że jednak muszę czasami trochę pomyśleć, jak podejść, więc to chyba nie chcę tego grać i stwierdził, że nie, okay. jednak odwdzięczy się tym samym. Oj, ale to nie jest combo za daleko. To był bardzo ciekawy mission, to był mission tu raczej, bardzo ciekawy, ale okay, ale Gribo trochę aktywniej, próbuje znaleźć te orby, stawić się. Znaleźć sobie miejsce, w którym może siedzieć spokojnie. Shoto znacznie bardziej agresywnie podchodzi do tego matchupu. Gribo bardziej gra tą Aoko, jak powinno się grać C-Aoko, szczerze. C-Aoko głównie. O, ale mam tutaj Blue Fire. Blue Fire, mamy mixa. Zablokowany, ale niestety Fame Trap. Niestety Polska jest tak do tyłu, że jeszcze nie znaleźliśmy sposobów na dealowanie z Fame Trapami. Bez hitu. Jeszcze nie znaleźliśmy sposobów, jak nie dostawać cały czas. Tutaj blokuje się maksymalnie przez sekundę. Jak blokujecie dłużej niż sekundę, to jest unima na honorze. Ale dakuje po prostu pod tymi... Bóg, honor, maszowanie. Okay, mamy trochę Street Fighter gameplay. Strasznie Street Fighter się dzieje. Blue Fire, Mikpa, Kai. Ładnie, Blue Fire. R-dash, to jest true mix-up. Oj tak, jeden z lepszych w grze. I mamy tutaj jakieś mógł po prostu zabić po tym combo. Nie musiał starać się złapać się. O, ale ładnie depek. Próbuję zyskać trochę. Aj. O, chciał zyskać te. Mamy 1-1. Chciał zyskać hita na ten. Znaczy pasek na hita, żeby odnowić życie, ale... Tak, mądra decyzja, ale zrobił to będąc za blisko przeciwnika i zapłacił. Znaczy to go pogrążył przede wszystkim dlatego, że po tym counter hit DPK-u mógł po prostu zrobić jakieś combo i dostałby dość paska na hita w trakcie tego combo, wydaje mi się. Jest możliwe. Ale... Okej, mam... Zabrakło Erprowa na końcu combo, więc Gribo ucieka. O! Jakiś cross-up ciekawy, ale... O, Gribo tutaj chyba myślał, że gra Cymunem, znaczy Shoto. Po prostu charge'ował przy przeciwniku. Mam tutaj próbę złapania teka. Okej, JC, walka na JC. Co jest? Fire, które trochę za daleko. Fire jest ten sekretny tek. Może myślał, że będzie starał się skoczyć na niego albo coś, ale jest to pomysł. Mamy tutaj Okizena. Combo inwalidy przede wszystkim. Blue Fire, Mix Up i zabija. To jest coś, czego brakuje w gameplayu Gribo. On chyba nie wie, że ma Mix Up z Blue Fire. Gribo zdecydowanie mniej używa tej opcji. Shoto Shiki faktycznie widać, że uczył się grać na Mecha Oko. I
cały czas abuzuje ten mix-up, tak jak powinno się faktycznie grać Aoko. A jak się powinno? Gribo gra bardziej jak Shoto niż Shoto. Tak. Okej, okay, znalazł JC, ale jest bardzo nieciekawa sytuacja. O, wchodzi. O, ucieka, dobra. Oj, i to tyle, cross-upem. O, ale szybkie, szybkie rozłączenie, ojojoj. Szybka rozłąka była tak zwana. Może któryś z zawodników nie jest zbyt szczęśliwy tym, co się wydarzyło. A nie, obydwoje, GG's. Brat grał za mnie plus F, plus F, plus Aoko i to jeszcze dwa razy, więc... Tak. Okej, okay, zaraz mamy następny mecz. King Gluna Vita. Hej, to może być ciekawe. Kinglu jest jednym z lepszych zawodników tutaj i to będzie pierwszy mecz, który widzimy od niego. Wspominamy, że gra on CRO-a, więc tu mogą się zadziać ciekawe rzeczy. Zobaczymy, czy zawodnicy faktycznie wiedzą, jak grać na tą postać. Ciekawe i CRO-a w jednym stanie, Resident Sleeper. Aj tam. Kombiczka ma fajne. Fajnie jak jest na ekranie. Tak długo jak nie jesteś razem z nim. Tak. Ja bardzo lubię patrzeć na kombiczka CRO i ogólnie wszystko to CRO robi, bo jest no, strasznie swag, ale... CRO jest bardzo swagowo. Ja akurat lubię na niego grać. Ja nie, ja nienawidzę. CRO moim zdaniem jest całkiem fajną postacią, ale trzeba przyznać te wszystkie plus klatki to jest bardzo dużo. Ma strasznie ciężką presję, z której ciężko wyjść. Tutaj trochę za wcześnie podłączyłem się do pinga i zabrałem spota do Robota. Więc tak, trochę za szybko podłączyłem się do IP. Ja zawsze trochę czekam jednak. IP zawodnika. Wracamy tutaj sobie dalej z Penis Music na streamie. Mam nadzieję, że nie zmutują nam woda. U mnie też, ale grają. U mnie są troszkę dwa kawałki, które wysłałem w kółko. Pewno lepiej się gra na niego niż inne top tiery. Tak, bo CRO-a to faktycznie musi najpierw ustawić sobie te orby, tak aby mógł zacząć abuzować strasznie swoje siły. Tak po prostu w neutralu to on nie jest jakąś bardzo mocną postacią i jak stoisz w miejscu i biegniesz po prostu, to są postacie jak na przykład Hime, która cię po prostu może zabić za to, że nie blokujesz cały czas na fullscreenie. CRO-a aż tak mocno tego nie abuzuje. Okej, okay, ja się do nich łączę. Nie wiem, czy oni przypadkiem nie wystartowali. Oj tak. Mikrofon chodzi o to, dobra, że... Łącz się. Chodzi o to Nekrofon. Ja komentuję. Dobra, tutaj orby, rzuca jakieś noże, coś tam zablokował orba, dobra, jakiś shield z dupy, combo CRO-a, gaming, o, orb misnął, ale to nieważne, 2-2C wygrywa i... O, dobra, ogarnęło cię. A co, zawodnicy widzę, że nie poczekali na nas. No, według raportu Vita to kleju nie poczekał. A dobra, mamy pół na pół życia, więc nie jest źle. A kleju młody. To mi się zdarzają. Ale blokuje kleju, to jest. Niespotykane. O, przykro mi chcieć postawić orba na TL. Tak, to jest jedna z lepszych. Znaczy może nie. Jeden z plusów TL w tym matchupie. Generalnie jeden z największych plusów TL. 2-6C to jest tak długo jak nie używasz go w ten sposób jak teraz, zrobił to bit. To jest bardzo dobry ruch. Jesteśmy jestem również synkowany, więc możemy już tutaj normalnie komentować. właśnie miałem mówić o tym TL. Ona ma... To nie jest jakaś bardzo dobra postać. Daleko jej do top tierów. Jakimś super najlepszym high tierem też nie jest. Ale ma bardzo wyrównane matchupy na prawie cały cast. Dzięki temu, że ma tak dużo narzędzi, m.in. właśnie 2-3-6T, który jest znakomitym fullscreen paniszem. Dzięki któremu może paniszować dużo takich rzeczy, z którymi inne postaci mają problem. Jak właśnie CRO-a, samulujący orby, czy Neuros robiący samony. Generalnie wszystko, co robi samony. Prawda.
dużo rzeczy, które może paniszować, no inne postaci nie mogą. Ale Ceroa ma orba, jeszcze znajduje overheada i to będzie śmierć. Tak, i myślałeś, tak, że ucieknie, myślałeś, że ucieknie, że dropnie tego combo? Że grasz na roę. Można, ale trzeba do przodu te chować. A to jest już za duży knowledge tutaj. Dobra, więc nie, mamy nie, jeden nie, zero nie, nie na polskich graczy. No i ładnie tutaj, ale po prostu dodge do tyłu. Tego orba. Tutaj. I orby za darmo. Niestety orby. Ja myślę, o, ładna konwersja. Git powinien tak naprawdę w takich sytuacjach po prostu stać i czekać, aż on zacznie robić te orby. I 2-3. I 2-3. Mamy tu ale odrały. Odrały. I tle, a niestety Git próbował chyba zrobić rewersale, ale nie wyszedł. Mamy ciężko, perfect. Bo plus 30, jak chciałeś minus 36 na bloku, to ciężko. Zgadzam się. O, ale mamy throw po prostu. Po prostu pod jakiegoś zadowany, ale wydaje mi się, że zaraz to będzie blokuje? Wersja. Czemu on to blokuje? O dobra, bardzo ładny throw. Typowa próba, o i Demon Seed. Demon Seed. Bardzo ładna presja tutaj od Vita i bardzo respektowana przez Kleja. I oj, ale za szybko ten panisz. Niestety, dziwny kąt ma ten defekt. O, i bardzo ładnie. Przykro mi, chciałeś orba. Okej. Okay. Nie, ten trik nie działa nie. Tak dużo razy. Prawie, był shield, ale... Prawie. Nie o, Bagdash! Jest Bagdash złapany. O nie! O, Orga akurat zniknął w tym momencie, ale Roa w hicie. O nie, ładnie. To... Ej, wciąż może to wygrać po prostu, teraz no. Wystarczy, że będzie cały czas robił presję. Nikt nie ma za bardzo odpowiedzi. To nie jest dobry rewersal. Ale bez paniszu był za wysoko. Dobra, ale Roa teraz bardzo, bardzo, bardzo dużo klatek na plusie. O Jezu, ale obrzydliwy frame trap. O, bardzo ładnie tutaj ze strony Vita. Przy okazji też dziękuję Vader za followka. Vader. Tu pewnie, tak, Vader. To nie, jeszcze dobra, zostałem gankowany przed mamę i młodszego brata na raz, ale już jestem. Dobrze, ale strasznie, strasznie ładna końcówka była tego meczu. Ale znowu Vita w koronacie. Widziałem końcówkę. To nie jest, gdzie chcesz być na Ceroa, bo te orby. O, znalazł JB, nie znalazł konfirmu. O nie! O nie. Tak, Kleju bardzo lubi opcję shielda. No i to będzie śmierć. O, i to, tak, to powinno zabić. Bardzo ładnie komu konwersja. Ładnie, czysto zagrane przez Kleja. Mm-hmm. Bardzo Klej, dawał. Kleju bardzo lubi shieldy jako opcję defensywną. Trzeba na tym pamiętać, jak na niego gra. Bardzo nie dawał oddychać tej zawodnikowi. Czy mamy jakiś bracket albo listę graczy? Oczywiście. Tu jest bracket dla tego turnieju. To jest pierwszy nasz turniej, który organizujemy, tak? Możemy zerknąć sobie, jak wygląda w tym momencie lista wyników. To było 2-1? 2-1 czy 2-0? To było 2-0 dla Kleja. A więc na pierwszym miejscu jest Necro, który jest 5-0. Jeszcze nie przegrał żadnej rundy. Potem jest Tai na drugim miejscu, Vita i Kleja, który zaraz zostanie zerwany tym, że dopiszemy wynik. I wyjdzie na to, ja że... Czekaj, bo zepsułem gdzieś wynik ponoć. Tak? Które miejsce? Najpierw chyba wygrał z Vitem ponoć, a ja chyba źle zdałem ten. Gdzie było Vit z Vitem? Czy my to streamowaliśmy? W ogóle nie. Chyba tak. Tak. Wydaje tak, mi się, dobra, że streamowaliśmy to poprzednie. Nie jestem pewien, kto wtedy wygrał, szczerze. Oj. Dobra, Bielibab mówi, że 2-1 dla niego było, więc już poprawiam. 2-1 dla Biela, tak. Przyznał się tutaj Vit, dziękujemy bardzo. No, więc póki co, Necrofon jest na pierwszym miejscu, na drugim miejscu będzie Kleju i potem Vit. Czemu Mekro ma o jeden mecz więcej od nas? Bo jeszcze się nie zaktualizowała tabelka z wynikami. Teraz jak zrobię refresh, to powinno być chyba wszystko w porządku. Okej, tak. Poprawiłem wynik. Dobrze. To w międzyczasie zrobię szybką przerwę na tak zwane gamerskie siku.
Zostawię was tutaj Shizune i poczekamy. Ale mi też by się przydało, właśnie nie wiem. No to robimy chwilę przerwy, czekając na, tak, na zawodników, a tak naprawdę idziemy swoje. Okej, jesteśmy. Przynajmniej ja jestem. Okej, mamy rundę rundę szóstą. Halo, dzień dobry. Dzień dobry, dzień dobry. Ja już wróciłem wcześniej. Dałem kolegom znak, że mogą zaczynać. Mam nadzieję, że nie zaczynać grę. Dobrze, po prostu łączyć się. Okej, okay, więc teraz meczem, który będzie streamowany, jest Shoto versus Lightning Bolt. Może zobaczymy kolejny raz dwie oko. To jest możliwe. Lightning Bolt gra całko i muszę przyznać, całkiem fajnie mu idzie granie tą postacią. Okej, próbuję się połączyć do kolegów, czy zadziała? Nie. Również. Another client is currently connecting. Dobrze, czyli musimy jeszcze chwileczkę poczekać. Na szczęście mamy tutaj fajną muzyczkę, która leci w tle. Mam nadzieję, że nam nie ściągną woda za nią. Wciąż nie mogę się połączyć do meczu. Nie, było ten. Ja się łączyłem przez przypadek. Czekamy. Okej, okay, dobrze. Powiedzieli mi, żeby nam dali znać, jak się połączą po prostu, żeby nie było takich problemów już. No. No niestety z castera nie da się zobaczyć, czy jest akurat mecz odgrywany, czy jeszcze nie. To jest teraz problem ze spectatem jakiś jest. Tak, niestety. Może lepiej to działa przez koncerty, ale kto chce tego używać? To prawda. W Polsce jeszcze nie odkryliśmy takich rzeczy jak koncerto. My nadal gramy na fajtki i fajt kadenza. Ej, jest już mecz, można się łączyć. Tak? Nie dali, nie, mieli mi dać znać, nie dali. Muszę przyznać, fajnie działa ten Borderless Game, jak się go ustawi. Okej, okay, kto jest z jakiej strony? Muszę zerknąć. Po lewej stronie jest Shoto Player i po prawej Lightning Ball. No ale będziemy widzieli HR-k chyba, z tego co widzę. Dobra, czekamy. Jest to runda szósta już na naszym turnieju. Tak, następna będzie ostatnia. Jest to już przedostatnia runda. Bardzo szybko tak to zeszło. Myślałem, że więcej czasu będzie potrzebne. U mnie już jest... U mnie jeszcze nie. W każdym razie, no, mieliśmy grać FT trójki, ale bałem się, że będzie za długo. I uznałem, że twojego zwłoka, jakby miało być coś nie tak, to wolę, żeby był krótszy film niż dłuższy. I myślę, że teraz już wiem na przyszłość, że jak będzie jak tyle graczy, to można faktycznie jakieś FT trójki robić. No. O, i nie poczekali. No trudno.
A u mnie już jest ok, więc... No, u mnie się synkuje w trakcie, ważne, że w teamie. Mamy tutaj... O, synkuje się. Trafia hitę. O, dobrze. Trzymamy combo. Strasznie dużo damage'a. Jest pierwszy lub. Drugi. Okej. Okay. Kończymy na drugim. Mógł tam jeszcze jednego zrobić, ale i tak 5000 damage'a praktycznie. I wake up hit. Bardzo mocno opcja. Jest finishowany. Aczkolwiek powiem ci szczerze, że ja wolę na przykład hita w trakcie blockingu po prostu. To jest znacznie, znacznie lepsza opcja. Wake up hit jest bardzo łatwo do zabicia. Tak, a w trakcie blockingu strasznie ciężko wykować, musi mieć rida. Przy okazji jest tu dobry option select, bo można po prostu go maszować blockując jednocześnie. Mamy tutaj ładny hit znaleziony przez auto. I zabrakło combo. Lightning Bolt widzę, nie ma za bardzo doświadczenia w grzybkaniu na tym meczu. Ale ładnie przeskoczył tutaj. Dobra, co będzie za misa? Oj! Bo to gracz po prostu biega na siebie i blokuje. Chciałbym widzieć od Lightning Bolta więcej orbów, bo te orby bardzo uprzykrzają życie dla ARK. Szczególnie orby, które Aoko trzyma na przycisku, bo nie da się ich zepsuć po prostu wybijając je. One musi zdetonować Aoko je sama. Wiesz co, bardzo ciężko przez nie przejść. Przede wszystkim najbardziej bym chciał widzieć... No nie, nie to, nie to. Nie to. Przede wszystkim chciałbym widzieć po prostu typowe... Lasery z powietrza. To jest bardzo mocne. Airbag dash, najlepiej instant. Laser Rain, lądujesz i wstawiasz orba. Tak, to jest bardzo dobra opcja dla oko. Ale widzę, że Lightning Bolt nawet bez tego tutaj znajduje. No, jakąś się odpowiedź. Jest tutaj ładny orb, ale przykre. Mógł burstować. O, to będzie panisz? To było. Ładnie. To było, dobra, to było bardziej przykre. Został skrosapowany tutaj shoto. Z tą stroną pociągnął. O, jeden hit na plecu. Dlaczego każdy ma cross-up guzik, tylko nie moje postać? To nie był cross-up guzik. Shoto wcisnął. Okej. Okay. Gracze próbują się znaleźć, wciskają JC. Oczywiście Ark. Oj, ten orb bardzo ciekawy wybór. O, zadziałał. Ark oczywiście w powietrzu jest w znacznie lepszej pozycji niż większość postaci w tej grze. Ponieważ JC jest strasznie mocnym ruchem. Tak, to prawda. Bardzo ciekawy depek! Ja nie wiem, czy oni nie mają problemu z połączeniem, wiem, bo trochę tak to wygląda. Trochę pewnie są problemy z połączeniem. Widzę, że za bardzo nie przeszkadza zawodnikom. I pierwsza runda ląduje u Lightning Bolta. Nikt nie koluje przerwy. O! I mamy charakter select. Mamy charakter select. Shoto chyba również pójdzie grać z Alko. Tak. Shoto... Nie wiem, czy on sobie zdaje sprawę, że takie oddawanie pojedynczych rund też wpływa na wynik w Androbin. No może... Nie, może uczył się tej ARK, ale nie czuję się jeszcze zbyt komfortowo. Tak. Jak gramy ostatnio, to zawsze gra na mnie ARK. O, ładnie, bardzo znaleziono orb. No i też wiadomo, turniej o złote gacie, nie? Tak. Wynik nie jest jakiś giga istotny, żeby się przejmować. Nie no, ja tego to 3 stawiam piwo. O, no dobra, to już jednak jest. Jednak jest poważnie. O co grać, no. Jest o co grać. Ja bym chciał piwo. Ja też bym chciał piwo. Jak ktoś się anekrochą się nazywam, nie? No Wit, nie słyszałeś? O naszych nagrodach? Jak teraz o tym mówię? No przecież dopiero wymyśliłem. Ej, bo ja nie wiem, która oko jest, która, dobra, już wiem. Niebieska. Bo miałem mówić, że niebieska bardzo ładny ten, bardzo ładnie zrobiła ten walk forward pod Jumpinem. O Blue Fire tutaj, aby utrzymać miejsce i znowu dobre użycie tego Blue Fire'a, aby po prostu zonować. Okej, mamy combo z tego? Mamy. Czy u ciebie też tak wyciąć aspekty? Czy to jest mój internet, a nie ich? Tak, okay, trochę. Czyli mają problemy z połączeniem. Mają lekkie problemy. Nie jest najgorzej, ale da coś tam. Nie jest najgorzej, nie grałem ze mną, więc... Ja widzę wyrównany tutaj mecz. Oko znajduje ładny fireball. Dlaczego każdy próbuje skakać, żeby znaleźć fireball? Bo można blokować go w powietrzu. Znalazł overheada. Kolejny ty wake up effect. O nie. Ważna próba trolla. I to będzie oki. O, chyba że po prostu nie będzie oki.
Mógł po prostu od razu. Ja bym jakieś laser range teraz. Mógł po prostu od razu użyć Blue Fire i wtedy by zbitował tego kita. O, ładna wymiana. A to mogło być double kill, jakby puścił szybciej tego. Wysłane tak zwane Luigi ze strony zawodników. Tak, już jeden, jeden nie. Jest jeden match point dla Lightning Volta. A Lightning Volta? No to jeszcze nie double Luigi. Nie double, ale po prostu Luigi. Luigi to jest taki Luigi. Zielony Mario. No taki cooler Mario trochę. O, ładnie znalazł. O, ładnie zmatał. To jest mój problem właśnie z tym, jak grasz shotu największą. Strasznie często, jak odpowiedź na to, że ludzie skaczą, po prostu biegnie pod ciebie i maszuje 5A. Tak. To na niektórych postaciach nie jest najgłupszym wyborem. Ej, Tatsuki. Ale w ogóle Lightning Ball w tym momencie, kiedy rozmawiamy, wygrywa rundę. I wygrywa właśnie tę grę. Dlatego trzeba o tym rozmawiać, bo trochę to właśnie mu przegrało to. Mhm. Także często reaguje w ten sam sposób na scenariusze. Ale no, nie ujmując, jakby nie mam za bardzo zastrzeżeń do chociażby tego presji. Muszę przyznać, że tak bardzo ładnie gra, patrząc na to od czasu, jak ostatnio z nim grałem. Strasznie duży progres zrobił. Okej. Okay. Jak teraz będzie wyglądało nasza tabelka. Okay. W razie jak będą tiebreakery, to po prostu gracze zagrają ze sobą jeszcze jakieś FT-breaker na szybko. No, miałem o tym mówić. Mamy dużo czasu. Minęło dopiero 1,5 godziny, co jest? No. I to razem z tym, jak czekaliśmy jeszcze na zawodników i mieliśmy trochę. Ktoś pisał meme wynik. Jest meme wynik. O, widać 20-0 od Nekrofona. Nekrofon tutaj próbuje nieuczciwą przewagę zdobyć nad Belzebubem, dodając sobie 18 wygranych rund w FT2. Mamy tu nowy wynik. No, Nekrofon jeszcze raz coś takiego i będziemy się dyskwalifikować. ja bym DQ dla Nekrofona propsował. No. Wydaje mi się, że niestety, ale musimy cię zabić, Nekrofon. Przykro mi, jedziemy do Gniezna. Przykro mi, Nekro, zostałeś powołany. Okej, poprawiłem wynik. Niech nie postujemy takich rzeczy na turniejowym haku. O, haku. Nie mów tak do mnie, to nieprawda. Takie rzeczy możemy. Tylko dlatego, że jesteśmy organizatorami. Nie, bez kitu, nie postujcie gifów, bo mi... Nie postujcie gifów, bo internet Shizune laguje. Żadnych gifów, za bardzo zużywają internet naszemu casterowi. No właśnie, nie postujcie gifów. Bez kitu. Okej, mamy rundę 7 ostatnią, jak tam wyniki miałeś mówić? Tak, reload tej tabelki. I... Wygląda na to, że na czele jest wciąż Nekrofon, mając 6-0 wynik. I potem jest Kinglu z wynikiem 5-1 oraz Wit z wynikiem 3-3. O Jezu, mamy tiebreaker 4 osób. 4 osoby są na tym samym miejscu teraz. Wit, Belzebub, Shoto i Lightning Bolt, obydwoje. Wszyscy z nich mają 3-3. To jest zaskakujące. Dobra, musiałem powiadomić zawodników, żeby przestali postować gify. Zrozumiałe. Teraz czekamy na ostatni mecz planowany, który będziemy streamować. Oj tak, i to jest mecz, na który wszyscy czekali. Tak. Teraz mamy mecz Kinglu kontra Nekrofon. Okej, czekaj, dałem ci już im info, czekamy aż się połączą. Zawodnicy tutaj bardzo, bardzo czekają. Muszą przygotować swój mental i psychę.
na ten ostatni już mecz, aby zrobić bardzo dobry turniej. Grybo narzeka na to, że musi grać na LAN. I wygląda na to, że Richerus już chyba jest wygranym w tym meczu. Patrząc na to, jak duży mental damage zadał tym chipiem dla to za Grybo. Status przelychy równa się rozjebane od PTSD po speedy. Oj, to chyba nie jest sposób. No, to ja muszę pinać, grać. To strasznie BG w turniej. Tak, tutaj okay. 3 Aoko, TL, Aoko, Teroa. Dobra, już ja się do nich połączyłem, czekam aż synkuje. Ale widać tutaj, zawodnicy się nie pierdzielą, biorą od razu dobre postacie, postacie, które lubią, którymi sobie bardzo dobrze rady dają. Dobra, u mnie zsynkowało. No, dobrze, ja muszę się również połączyć w tym meczu. Trochę ci to zajmuje. Tak, byłem bardzo zajęty. Nie wiem czym, coś robiłem. Zbijamy na meczu i czekamy. Podoba mi się, że od razu widać kto czym gra. Dwie BG w postaci na ekranie. Ja na ten mecz tak naprawdę wszyscy czekali. Dzisiaj padł bardzo odważny komentarz od Necrofona, że grają na tym samym poziomie. On i Kleju. A przecież Aatrox jest taka słaba, a Teroa najlepszy w grze, więc... Ty grają na tym samym poziomie? Tak, powiedział Necrofon. To jest całkiem interesujące, bo Kleju znacznie mniej gra w tą grę. Ale jesteś zobaczymy. Już... Tak, jest już sęk, możemy już zaczynać nasz ostatni mecz z turnieju. Piwo spotu, zwanego playspotem. LTB Adapter Second Queen, Cold Run, Robin. Nie zapamiętajmy się, mogą jeszcze być te, nie? Dogrywki. Mogą być jeszcze dogrywki. Możliwe, że będzie, że będą właśnie jakieś, ale to już taki bardziej bonusik. Jest ostatni planowany mecz i zaczyna się neutralem. Widzimy, Necrofon ładnie znajduje przycisk, trzyma w koronarze tego rola. Necrofon zaskakująco często znajduje Jibi. Nie wiem, czy podobał mi się ten hit. Nie wiem, czy ten hit mi się podobał. Tak, ale podobało mi się to, jak przeskoczył nad tym kierunek. Tak. Ale teraz stoi na dwóch orbach. No. Bardzo dobra decyzja, aby zrobić froła, żeby zatrzymać orba, który zniknął. Tutaj dobry awareness. Kleju teraz ostrożnie siedział, czekał właśnie, ale no, nie doczekał się. Po prostu 5 na wake-upie. Nie blokujemy w Polsce. Kleju i tak blokuje. Okay, i patrz, hit. Ja. A nie, skok. Dobra, ja bym klikał. Kleju to ma dobre fundamenty. Kleju to wie co robić. Kleju ja, bardzo... Gdzie banker? Nie ma paska na banker. Nie ma paska na banker. Musi stać i blokować, nie może nic zrobić w tym momencie. Jezu Chryste. Musi stać i blokować te wszystkie play-knapy. On ma zrobić. Nic nie może zrobić. Nic nie może zrobić. Będzie break. On ma zrobić. Byłby gun break. Jeszcze DPK-iem. Wow. Niestety, Aatrox Yogi chyba jest słaba trochę. W tym matchupie szczególnie. Dobra, ja też tak robię. Ładnie. Tak. No, bardzo ładnie. Tak trzeba robić. 2-3 scen. Necrofon Gaming. Posłuchajcie Gipa. Stoicie Necrofon Gaming na czacie. Zrobił 2 A, 2 B. Nie ma anti-air. Liście, ja liczę. To nie jest miejsce, w którym raczej Necrofon chce stać. Necrofon powinien nawet zjeść tego orba, ale być w midscreenie. Bo nie chce bez paska siedzieć w kornerze na Ceroe. Nie ma kompletnie wyjścia. No przede wszystkim mógł rzucić nożem po prostu. I też warto wiedzieć, że Ale bez paniki, spokojnie. Bardzo gra Kleju. Ale ja właśnie warto wiedzieć, musi ryzykować. No to prawda, ale warto też właśnie wiedzieć, że Kleju jest bardzo trigger happy z orbami. Bardzo łatwo debaitować to, żeby go znowu w złym momencie. Oj,
tutaj widać. Ojoj, oj. Brakuje jump. Oj, oj, Ryogi jumping. Okej, okay, mamy oki. Hit, będzie hit? Nie, backdash. Wszystko tylko nie blok, zawsze. I, o, o, ładnie. Nie, Kleju dużo blokuje. Oj. Było straszne. Ale nie w tym momencie. Nie, ja mam wrażenie, że za bardzo nadużywa backdashy. No jest bardziej przyzwyczajony do innych gier. Ale może no, po prostu prawda. Używa je lepiej. Widać, że te backdashy bardzo często... Oj, jedny! W złym momencie zatonął tego orba i nie zdążył zmienić tracking. Ale bardzo ładne edgeguardy, to mi się podoba. To jest to, czego mi brakowało właśnie, jak Necrophon grał z Beatem. O, overhead. Bardzo cheeky. Tak. Bardzo reagowalny, no, ale nie był gotów. O, ładny backdash. Przede wszystkim ten overhead jest OS-em na... Okej, okay, jeden drop. W każdym razie właśnie overhead na wake-upie przeciwnika jest OS-em na wake-up backdash. Bo łapie też wake-up backdash wszystkie, przynajmniej prawie ze wszystkie. Okej, trade na korzyść Necrophona. Oooo, i to jest OS na hita. Dlatego właśnie nie robimy wake-upów na wake-upie hitów. Tak. Szczególnie Ryogi ma bardzo łatwy OS na oj tak, hita. Ona ma na 2B i na 5B ma Clashboxy, które może sobie baitować. Dokładnie, więc... tak. Wystarczy jej zrobić 5B, 2B Miki i to bituje bardzo dużo opcji u Universalów. Necrophon w tym momencie ma jedną rundę i już kolejna wygrana. No match point tak naprawdę. Okej, okay, czy będzie? Jest, oj. Jest. Kleju chyba nie wie, że to jest overhead. No tak jak mówię, nie? On tego nawet nie robi jako overheada, nie? Po prostu próbuje wake up backdash łapać. O, ładna presja. Left, right, nie był prawdziwy, ale to nie zabije jeszcze. No. A, próbował mixa. A mógł zabić chyba. Wydaje mi się, że nie. Od razu tutaj. Uuu, ja też bym się wkurzył. Poczułem te Alt F4 od razu. GG's. I nawet bez GG's na czacie. Nie, Kleju napisał na Twitchu w czacie GG's. A no dobra. Kleju bardzo ładnie się utrzymywał tutaj. O, tak, tak. Ale Necrophon widać, że... ładnie Necrophon zagrał. Bardzo odważny był ten run up overhead. Tak. Nie spodziewałbym się. Ja bym zjadł. We got Gibbons in the chat. What's up, man? Thanks for coming by. Yo, who joined us? What? Gibbons. Yo, sub Gibbons. Yep. Więc to chyba będzie na tyle z tego turnieju. Zobaczymy, czy jeszcze... Okej, okay, to jest... było 2-0 dla Necrophona? Tak. Tak, było 2-0. Zobaczymy, czy zostało jeszcze... Okej, okay. Dobra. Update'owałem wyniki. Mamy tutaj final standings. Już wszystkie wyniki mamy. I zobaczymy, czy jeszcze będziemy robili jakieś tiebreaki. Chyba nie. Z tego co widzę. Możemy jeszcze zrobić mecz o złote gacie Shoto Belzebub, aby zobaczyć, kto zajmie tutaj trzecie miejsce, jeżeli zawodnicy by tego chcieli. Ponieważ tak. Obydwoje są na tym samym miejscu. Później mamy również Vita i Lightning Bolta, ale i tak by im się nie udało przegonić tej dwójki, więc po prostu razem zajmą czwarte miejsce. Później mamy też taj Ribo i Richerus na siódmym miejscu. Obydwaj z tym samym wynikiem. Czyli tak naprawdę na piątym. Punkty się niszą. A, masz rację. Tak, punkty się niszą. Standing punktów, ale... Bo jeszcze są mecze na tych, nie? Jeszcze tak. Dok się liczy, pierw się liczy. Number of match wins against tied opponents? Nie mam pojęcia, co to znaczy, ale w każdym razie się liczy. Czyli jak, chcemy grać tiebreaker tutaj, czy wiedzamy po prostu, że chcemy iść do domu? Nie, mecz o złote gacie, myślę, że obejdzie się bez. Tak? Tak. Chodzi o to, że Belzebub jest związany w mojej piwnicy. Jak będziemy kiedyś robić o pieniądze turniej, to wtedy się będziemy mogli martwić o takie rzeczy. Okej. Okay. A więc tak się prezentuje. Nasze wyniki się tak prezentują.
pierwszym miejscu Necrophon, bardzo dużo grający w tą grę. Na drugim miejscu Kinglu, który nie gra w ogóle w tą grę. Na trzecim miejscu, co mnie w sumie, szczerze mówiąc, zaskakuje, znalazł się Shoto, który z jakiegoś powodu znajduje się na trzecim miejscu z Belzebubem, mimo że ma jeden punkt mniej. Ta. Nie pytaj mnie. Może uznajmy po prostu za Tai. Na trzecim miejscu Tai, Belzebub z Shoto. Potem mamy Vita, Lightning Bolta, Kribo i Richerusa. My game tells you about one. I jakieś słowa na koniec. Dzięki wszystkim uczestnikom za wzięcie udziału w turnieju, za super organizację. W sensie, no, my byliśmy organizacją, ale bardziej mam na myśli to, że bardzo sprawnie to poszło. Mm-hmm. I jest to po części zasługa tego, że nasi właśnie zawodnicy uwijali się szybko z matchmakingiem, za co serdecznie dziękuję. Obeszło się bez żadnych WBD. Nie było. Tak, obeszło się bez WBD przede wszystkim, a było blisko, więc też super. Tak, też dziękuję, że każdy, kto się zapisał, faktycznie zjawił się na czas i zagrał wszystkie swoje mecze. Tak, ładnie, naprawdę. Wszyscy grali do końca. Respekt. I co? Organizacyjnie właśnie jestem bardzo zadowolony z tego, wyszło super, znacznie lepiej niż myślałem, że pójdzie. Tak więc myślę, że mogę już śmiało powiedzieć, że możecie spodziewać się więcej turniejów. Nie wiem kiedy, ale na pewno będzie ich więcej. Raczej w Melty, przynajmniej ode mnie. W inne gry nie za bardzo mi się chce. I no przede wszystkim we going international. Będziemy robić turnieje dla sceny europejskiej. Kiedyś tam. Marvel. Kiedyś tam. A w sumie turniej z Marvel bym sobie zagrał, szczerze. Znaczy, no ja mówię, ja mogę pomóc organizacyjnie, za to z komentatorkom na pewno bym przy tym już nie pomógł. Jeżeli będą gracze chętni na Marvel, to bardzo, bardzo chętnie. No jasne, nie? No w każdym razie, wiecie, Pivot Spot wchodzi na mapę. Mhm. Jeszcze raz dziękujemy wszystkim, którzy oglądali nasz turniej. Wszystkim zawodnikom i również tej seasonę za zrobienie grafik, ustawienie streama, danie pomysłu. Widzicie, nawet zgłasza do kasterki. No, więc... no i super. Więc to by było na tyle od nas. Szczerze, bardzo fajnie przyszedł turniej i dzięki wszystkim za zjawienie się i zagranie, oglądanie. I trzymajcie się. Do następnego. Do następnego. Cześć.